Witamy z tej strony projekt Earlyway. Grzegorz Górski i Jakub Broniecki. W poprzednim odcinku Wam pokazaliśmy, jak pozyskiwać wodę, jeżeli nie mamy pewnego źródła wody, żadnego źródła wody, czyli nie ma jakiegoś stawu, rzeki, kałuża albo coś. A w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak przefiltrować wodę z niepewnego źródła wody. Potrzebujemy węgiel drzewny, który pozyskamy poprzez po prostu, jak już się nauczyliśmy, rozpalać ogień na naszych wcześniejszych odcinkach, tak, który pozyskamy te resztki z ogniska, niedopalone po prostu. Niedopalone resztki z drewna. Igliwie, świeże. Jakiś kawałek materiału, może to być onucka. Owijacz. Owijacz, nie onucka. Czym się różni, o, przypomnij takie, czym się różni owijacz od onucki? Onuckę zakładamy na stópkę, a owijaczem owijamy nóżkę. Tak. Jest kawałek materiału po prostu zwiniętego w rulonik, jak bandaż, i robimy filtr wody. Tak, potrzebuje filtr, jak to filtr, potrzebuje paru warstw. Tak, czyli wchodzimy na samej górze igliwie. Może to też nawet być mech, ale postrzępiony. Potem wsypujemy tutaj elegancko węgiel drzewny. Może zrobię to tak, to będzie szybciej. Węgiel drzewny ogólnie przefiltruje nam całą wodę, pozbawi ją wszelakich zarazków i igliwie pozbawi je wstępnych zabrudzeń, a membranę, którą zrobiliśmy z owijacza, ona po prostu zatrzyma już cały te wszystkie strzępki węgla, na przykład igliwia, które mogły tam jeszcze zostać. Które mogły tam zostać, dokładnie. Zawijamy to ładnie. Związujemy. Już tam dłuższą. Musimy zrobić zakończenie jakieś, żeby nam się to wszystko ładnie skraplało. Wbijamy to w miarę ciasno. Jakoś tak odbiję. Jest. Do tak przygotowanego filtra wlewamy od góry wodę, która sobie będzie przeciekać tam tymi wszystkimi warstwami z nie za dużymi dawkami, żeby no tam, nam to ciekło sobie powoli przez cały środek, a nie tutaj uciekało gdzieś bokami. Tylko tak, żeby zaliczyło te wszystkie warstwy po drodze. Możemy to sobie gdzieś podwiesić na jakiś gałąź, coś w tym stylu, zostawić na jakiś dłuższy czas i nam to ładnie tutaj przecieka. Oczywiście zamiast, dobrym sposobem też jest zamiast tej szmatki użyć kawałka kory brzozowej. Tudzież znaleźć po prostu jakiś pojemnik, którego także zrobimy taki filtr. Jeżeli jesteście na takim, trzymaj ten filtr, jeżeli jesteście na takim wypadzie, jak właśnie my wczesnośredniowiecznym, chcecie używać tego sprzętu wczesnośredniowiecznego polecanym przyrządem do posiadania, aby zbudować taki filtr, jest róg sygnałowy. Róg sygnałowy spokojnie robimy na tej samej zasadzie. Wkładamy materiał, węgiel drzewny, igliwie, tudzież mech, i elegancko wszystko nam się filtruje na tej samej zasadzie. My ogólnie na swoich wyprawach, aby minimalizować sprzęt, używamy jakieś niebezpieczeństwa, bo nie chcemy się podczas pobytu w lesie jednak rozchorować. Wiadomo, jaki jest stan dzisiejszych wód, prawda? Tak. Używamy takiego filtra.
Jest to właśnie też na tej samej zasadzie filtr. Jest to filtr membranowo-węglowy. Działają one na takiej samej zasadzie. Oczywiście jest jednak bardziej sterylny i mniejszy przede wszystkim w przenoszeniu. Także pamiętajcie, nie pijemy wody z niepewnego źródła. Jeżeli nie macie filtru przy sobie, zbudujcie go. Jeżeli nie macie skąd pozyskać wody, już wiecie jak ją pozyskać z poprzedniego odcinka. Pamiętajcie, że najgorsze co może być, to się odwodnić podczas deszczu. Tak więc chcieliśmy zakończyć ten odcinek. Powodzenia. Powodzenia. Życzymy miłej zabawy.